czy to będzie widoczne. No, no właśnie. Ale może tak to pokażę. Tak sobie umyśliłam. I chyba tak połączę te listki. Nie wszystkie na jednej łodyżce, bo wydawało mi się to zbyt ciężkie do tej całej róży. Więc taki jest mój pomysł. Oczywiście to jest tylko propozycja. No właśnie, kot tutaj też chce pomóc za wszelką cenę. Chodź, Kiciuś. Więc tak będę działać. Jeżeli się komuś podoba, no to zachęcam, żeby razem ze mną łączył listeczki. Spróbuję też to nagrać. O, co, Kiciusiu? I ja rozpoczynam od tych dwóch listków i będę je próbowała teraz tutaj połączyć. Więc biorę po prostu nitkę. Oczywiście tą samą nitkę, którą wykonałam całą pracę, żeby nie było tutaj wątpliwości. Dobra, udało się przeciągnąć. To od razu wiążemy pęk. Żeby nam się to fajnie trzymało. Dobrze. No i idziemy dalej. Po prostu sobie przeciągam. O, jednocześnie jeszcze muszę schować tą nitkę, którą wiązałam. O. Przeciągam dalej i zaciskam. Dobrze. Idziemy dalej. Bo ja się też chcę dostać na sam brzeg, żeby wykonać, no żeby właśnie wykonać gałązkę. Zobaczymy, jak to poszło. Listki połączone, ale tutaj coś słabo mi wyszło, muszę poprawić. Aha, bo ja tutaj w ogóle chyba nie złapałam. Więc jeszcze raz. O, może teraz będzie lepiej. O, chyba dosyć fajnie to wyszło. Zaraz zobaczymy. Tym razem, tak. Chodzi o to, żeby one były po rozłożeniu, żeby nie było czuć zgrubienia tutaj, w tym miejscu. O to chodzi. I teraz będziemy sobie dziergać łodyżkę. O, więc ja się dostaję tutaj na ten słupek z listka. O, trzy oczka do góry. Wykonam sobie jedną krateczkę pełną. O. Dobrze. Przerzucam na drugą stronę. I znowu ponawiam tą krateczkę pełną. Zobaczymy, może to już jest wystarczające. No i kolejna zmiana koncepcji.
Zostaje przy tych trzech listkach. Ja je tak po prostu tutaj przyłączę po tej prawej stronie, tu gdzie mamy wyżej te płatki róży. Natomiast, oho, spróbuję sobie. Natomiast te dwa zostawię do kolejnej pracy. Wykonam jeszcze jakiś inny kwiat, może tulipan taki duży właśnie, już będę miała listki gotowe. Więc ja włączę te listki do tego filmiku. Zostawię, bo być może ktoś wykorzysta je wszystkie. Natomiast ja właśnie, bo wydaje mi się, że to jest przesyt. Tak, one są zbyt duże do tej róży. Przynajmniej u mnie to tak wygląda. Więc tak postanowiłam. Jak zacznę łączyć, nagram. Ok. Myślę, że to już będzie końcowy etap. Trochę taki chaotyczny ten filmik mi wyszedł, bo ciągła zmiana koncepcji. Po prostu wykonuję tą pracę na żywo, tak jak to po prostu wygląda. I teraz chciałabym już połączyć te wszystkie listki ze sobą. Pokażę, w jaki sposób to wykonam. Może nie będzie to jakieś idealne wykonanie, ale postaram się najlepiej jak potrafię. Być może dla osób początkujących to będzie przydatne. W każdym razie po dołączeniu listków praca jest już gotowa i należy ją bardzo dobrze usztywnić. Ja używam niebieskiej ługi i po zamoczeniu kilkukrotnym w płynie, w tym płynie właśnie ługa, rozkładam sobie na desce takiej do robienia pierogów. Przejeżdżam wałkiem, już to mówiłam kilkakrotnie. Ten wałek działa jak magiel, dzięki temu praca staje się gładka, tak jak po przeprasowaniu. I zostawiam do wyschnięcia po prostu. Kładę w dogodnym miejscu, na płaskiej powierzchni. I na przykład jeżeli robię to na wieczór, to rano praca już jest sucha. Jeszcze teraz tym bardziej, kiedy są takie upały. I naprawdę fajnie wygląda, bo czasami jeżeli usztywnimy, a nie użyjemy, to znaczy ja pamiętam, jak wcześniej tego nie używałam, to miałam wrażenie, że te wszystkie prace nie są do końca takie estetyczne, jakbym chciała. A ja lubię takie właśnie dopracowane, gładziutkie, dobrze naciągnięte i wtedy to ma sens, wtedy to ma efekt. No a teraz już łączymy. Na razie zajmę się tym tutaj elementem pierwszym, czyli chcę połączyć te dwa pierwsze listki do łodyżki. Mam wykonane dwa rządki pojedynczej krateczki pełnej. Właśnie ja sobie utnę nitkę, to będzie chyba łatwiej z uciętą nitką, bez kłębuszka już, bo przecież dużo nie potrzeba. I łączymy, po prostu przeciągamy nitkę wiodącą. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. W każdym razie tutaj zaczepiamy do łodyżki. O, i przeciągamy przez to oczko. Następnie zaciskamy. Staramy się tak to robić, żeby nie utworzyć takiej grubej sfery łączenia, żeby to nie było wyczuwalne, żeby to nie było tak widoczne. O. Poza tym no nie musi to być nie wiadomo jak mocno przymocowane, bo zawsze krochmalenie w tego typu pracach też je wzmacnia i powoduje, że one są bardziej wytrzymałe. A poza tym, no wiadomo, to jest praca tego typu, że ona raczej będzie leżała, nie będzie wisiała, bo no wydaje mi się, że nie ma takiej opcji jednak. O, ja już mam połączone. Dosyć gładko to wyszło, nie jest najgorzej. I teraz będę próbowała ukryć tą nitkę, oczywiście nie całą, miałam jeszcze obetnę. No i proszę, ostatni element, już to mam fajnie połączone, nitka schowana, ukryta końcóweczka, nic nie wystaje, więc jestem zadowolona. I teraz zależy mi na takim efekcie, więc jak ja to wykonam?
przewlekam sobie nitkę wiodącą przez ten najbardziej wysunięty fragment pracy, tu gdzie mamy takie trzy rządki obok siebie, no i po prostu zaciskam, robię pęczek po prostu. O, i teraz chciałabym wykonać taki nietypowy motyw, czyli trzy słupki obok siebie. Nabrałam już trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, no i ostatni, trzeci. Tutaj staram się jeszcze tą nitkę ukryć. Dobrze, przerzucam na drugą stronę i ponawiam ten motyw. Zaraz zobaczymy, czy on nie będzie jeszcze za gruby w stosunku do pozostałych listków. O. Czy może zmniejszyć jeszcze na dwa? O, nie wiem, czy chyba widać. Wiadomo, o co mi chodzi. Chcę zrobić po prostu taką cienką łodyżkę, którą później połączę z tym po prostu elementem. Łodyżka wykonana z trzech słupków i mam tych rządków raz, dwa, trzy, cztery. Akurat tyle u mnie wyszło i ja teraz też sobie odetnę taki dłuższy fragment, żeby było mi łatwiej, po prostu bez kłębuszka już. I łączymy. Ja sobie wymyśliłam coś takiego, że ja już nie będę szła tutaj do samego dołu, bo by to wszystko nam się pogrubiło, więc ja połączę te dwa listki ze sobą i dołączę tutaj tą łodyżkę. I myślę, że w miarę fajnie to wychodzi. Więc tak, biorę sobie to oczko łańcuszka i tak. Nie wiem, czy nie, niewidoczne to jest. Chwytam tutaj za ten pierwszy listek, przeciągam nitkę wiodącą i też przez to oczko łańcuszka. Zaciskam. Tak. I teraz to samo robię z drugim listkiem. Podważam sobie pod, mam nadzieję, że to jest naprawdę widoczne. Chociaż myślę, że to nie jest jakieś problematyczne. Każdy ma możliwość wykonania tego jak najbardziej samodzielnie, bez tutorialu, ale no, skoro się podjęłam, to chcę już to wykonać w 100%. O, połączyłam wszystkie te trzy elementy. Jeszcze chcę tutaj przeciągnąć za pierwszy listek nitkę wiodącą, żeby to się jednak fajnie nam połączyło. O, i przeciągnę przez tą pętelkę jeszcze raz tą nitkę wiodącą i zacisnę. I to jest po prostu już koniec. Ja już więcej tutaj nic nie tworzę, bo ja nie chcę, żeby to mi tutaj urósł taki duży element. Wiedzą Panie, o co chodzi. Tak jak czasami coś zszywamy, żeby to nie było zbyt grube. To ma być delikatne, bo to jest praca koronkowa. Więc to ma być koronka, ma być delikatna. I teraz, no ja mam taki dłuższy fragment, ale to nie szkodzi. Po prostu teraz już zawiązuję, chowam, ukrywam nitkę. I to jest praca skończona. Myślę, że jest cudowna. Bardzo mi się podoba. Będzie na prezent dla Anny, imieniny już wkrótce, a dla Ani również jest niespodzianka i już wkrótce na kanale. Jeżeli ktoś zdecydował się i zrobił ze mną tą różyczkę, to proszę o różyczkę w komentarzu. Dziękuję bardzo za wspólny czas. Mam nadzieję, że wszystko było jasne, że nie była zbyt trudna ta praca, ale myślę, że ten wysiłek naprawdę się opłacił. Proszę popatrzeć, jednak połączyłam te dwa listki, które zostały po lewej stronie. Tutaj przy tym wystającym takim elemencie, tutaj ze sobą połączyłam też te listki, a to na skutek konsultacji z rodzinką. Także uznali, że jest lepiej z tymi dwoma listkami. Więc tylko tak informuję o tym, bo być może ktoś też skorzysta z tego pomysłu. Ale praca już jest gotowa.